ruszył cykl spotkań z radami osiedli, który jest początkiem dyskusji nad przyszłorocznym budżetem. Celem jest zapoznanie rad osiedla z programem inwestycyjnym pana prezydenta miasta Piotra Krzystka, ale także z nową inicjatywą związaną z dodatkowymi środkami dla rad osiedli dotyczącymi formuły konkursowej, gdzie rady osiedla mogą zgłaszać swoje pomysły w ramach dzielnic. Także mieszkańcy mogą zadecydować, na co miasto przeznaczy pieniądze, pod warunkiem, że propozycja obejmie zadania inwestycyjne, a koszt nie przekroczy 5 milionów złotych. Te projekty będą przyjmowane, następnie z tych projektów zostanie sporządzona lista 15 najlepszych pomysłów, na które mieszkańcy będą mogli głosować. Każdy mieszkaniec posiadający prawo wyborcze będzie miał prawo oddania głosu do trzech projektów. Szczecin przy tworzeniu swojego budżetu obywatelskiego korzysta z doświadczeń innych miast. Pozostałe elementy tych rozwiązań są podobne jak w innych miastach, przede wszystkim w Poznaniu. Zresztą taka była wola i organizacji pozarządowych, i radnych Rady Miasta, aby wzorować się na rozwiązaniach poznańskich, acz z pewnymi modyfikacjami oraz elementami dodatkowymi szczecińskimi, które nas charakteryzują, chociażby właśnie wsparcie tutaj rad osiedla poprzez dodatkowe środki. Tegoroczne ustalenia dotyczące budżetu obywatelskiego mają być doświadczeniem, które przyniesie naukę na kolejne lata. Wiele osób nie wierzy w to, że to, co zostanie wybrane przez mieszkańców, znajdzie zapis w budżecie, a tak będzie.